Nazywam się Maria Basza. Jestem dziennikarką Kuriera Galicyjskiego. Mieszkam we Lwowie. Zapraszam do wysłuchania cyklu podcastów pod tytułem Witryna Literacka, który przybliży Państwu wiersze związane z dawnymi kresami Rzeczypospolitej. Wyszły one spod pióra poetów zamiłowanych w tej ziemi. Utwory powstały zarówno przed II wojną światową, tak i w czasach obecnych. Józef Chimiak urodził się 14 marca 1936 roku w miejscowości Rudki, niedaleko Lwowa. Ukończył liceum ogólnokształcące w Brzegu, studium nauczycielskie w Opolu i studia zawodowe w Warszawie. Był nauczycielem chemii, fizyki i przysposobienia obronnego. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Autorów Polskich, Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Za swoją pracę został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, brązowym i srebrnym medalem za obronność kraju. Po przejściu na emeryturę zrodziła się u niego myśl założenia emeryckiego klubu literackiego, do którego należał i przewodniczył mu od początku jego istnienia. Biegnę do Ciebie, Galicjo, ziemio mych marzeń i snów, ziemio, co wołasz do mnie przez lata. I dzisiaj głos Twój usłyszałem znów, stęskniony za dźwiękiem ojczystych słów. Biegnę do Ciebie i dusza wzlata, pędzi w marzeniach do rodzinnych chat. Ja do tej ziemi czuję sentyment, jak do tej miłości pierwszej sprzed lat. Z uczuć swoich stworzyłem regiment, co bronić ją będzie, gdy milczy świat. I chociaż obcy dzisiaj nią włada, nam zawsze o niej myśleć wypada. O ziemiu święta, ziemiu rudecka, co czarem swoim przyzywasz mnie wciąż. Zapach twych łąk ja czuję od dziecka, ty zawsze mi drogą ojczyzną bądź. Zwłaszcza teraz, gdy życie przemija i samotności zakrada się wąż. Do Ciebie, mamo, do Ciebie, mamo, myśli me płyną o każdej porze nocy i dnia i ciągle w pamięci Twój obraz się jawi i słowa nauki w mym sercu tkwią. Chociaż już Ciebie nie ma na świecie, to z góry ciągle spoglądasz na mnie. Czuję często Twą siłę miłości, jak pośród krętych dróg życia. Prowadzisz mnie, mamo, za wszystko, co było i za to, co będzie. W pokorze wielkiej całuję Twe ręce i kwiaty najpiękniejsze zebrane w bukiecie chcę oddać Tobie, byś zawsze w pamięci najmilszą, kochaną została, mamo. Kochane miasto, kochane miasto nad wiśnią położone, w nim życie tętniło nutą narodową. Różne religie, nacje, przyjaźnią zdrową łączyły się w jedno. Nie było trwożone myślą wrogą. Zawsze jedność ich łączyła i duch wyjątkowy w tym mieście panował. Każdy przyjezdny szczęście tutaj znajdował. Miłość do ojczyzny zawsze się liczyła. Kiedy przyszła wojna, czas bardzo okrutny i ludzi zmuszono z miastem się rozdzielić, na tułaczkę wędrować, by serca smutne już nigdy radością nie mogły się dzielić. I w snach się wciąż jawi, sen zawsze za krótki, to miasto ukochane, to moje Rudki. Ojczyzna, otaczasz mnie wokół i za serce szarpiesz i zmuszasz, bym pióro chwytał w swe dłoni
i pisał wiersz o niej, wiersz o miłości, wiersz o słabości, wiersz smutny, pogodny, wiersz o wolności, o wielkiej żałości, wiersz o ojczyźnie kochanej. Bo wszystko, co robię, to dla Ciebie miła, byś była droższa, bogatsza, byś była wielka, byś była mocna, byś była mądra i sławna, by wróg Cię nie straszył, by Ciebie się lękał. Pracować dla Ciebie to dla mnie rzecz święta. Tam serce zostało. Jestem na Twych ulicach znów. Śladem przeszłości wędruję. W każdym miejscu kochany Lwów historią Polski pulsuje. Piękna katedra łacińska myśl przybyszów porywa. Serce z żalu się ściska, a z oczu łezka wypływa. Obok kaplica Boimów, perełka polskiego Lwowa. Myśl nasza biegnie do synów śpiących w części Łyczakowa. I tam me serce zostało przy Waszej wielkiej miłości. I odejść stamtąd nie chciało, by przy Was trwać w samotności. To Wyście Lwów obronili, idąc z brawurą w krwawy bój. Potem myśmy go stracili bez winy, choć wielki znój. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Publikacja wyrażає лише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду «Свобода і демократія».